Dzień dobry. Jak się miewacie tego wspaniałego dnia? Dziś jedna wiadomość i mnóstwo smakowitych okruchów. Nie przedłużając więc, zapraszam do wysłuchania. Pojawili się już finaliści Nagrody Nebula za rok 2021. W najważniejszej kategorii, powieści, nominowane zostały The Unbroken, C.L. Clark, A Master of Jean, P. Dieli Clark, Machinehood, S.B. Divya, A Desolation Called Peace, Arkady Martin, Blackbirds, Jason Sanford. Natomiast nowele i opowiadania widzicie w tej chwili na ekranie. Oraz, oczywiście, pod linkiem w opisie. Podobnie jak inne, jeszcze bardziej niszowe kategorie. Warto też zauważyć, że Martha Wells, autorka serii Murderbot Diaries, w tym roku nie zaakceptowała nominacji. Wedle słów organizatora stwierdziła, że jej seria dostała wystarczająco wiele pochwał i teraz czas na wyróżnienie kogoś innego. Z jednej strony to miłe zachowanie, bo pozwala mniej znanym autorom znaleźć swoje miejsce w blasku reflektorów. Z drugiej strony, w latach 2017-2020 autorka nominowana była 3 razy, a 2 z tych nominacji zakończyły się jej zwycięstwem. Tak dobra statystyka zdaje się świadczyć o pewnych problemach z samym procesem przyznawania nagrody. Nie wiem, czy taki problem rzeczywiście istnieje i na czym polega, choć wyrażenie konkurs popularności samo ciśnie się na usta. Same nowele Marty Wells warto jednak przeczytać. Fabuła jest ciekawa, czyta się szybko, a jako, że są dość krótkie, jak to nowele, to nie zajmą nam zbyt wiele czasu. Wyniki plebiscytu ogłoszone zostaną między 19 a 22 maja w czasie konferencji online. A wy, czy macie swoich faworytów? Specjalne elementy pociastkowe. W serwisie Humble Bundle pojawiły się 2 zestawy książek powiązanych z grami RPG. Pierwszym jest zestaw 39 książek do pierwszej edycji Pathfindera, drugim zestaw 22 książek do 5. edycji Dungeons & Dragons. Moim zdaniem zestawy te są średnio warte uwagi, ale jeżeli znajdują się w nich jakieś perełki, to teraz jest dobry moment, żeby je zdobyć. Serwis Esquire, reklamujący się jako magazyn dla mężczyzn, ogłosił swoją listę 50 najlepszych książek fantasy. Ten prosty fakt wywołał niewielkie poruszenie, skoncentrowane głównie na jednym pytaniu. Dlaczego? Dlaczego Esquire w ogóle zrobił taką listę? Dlaczego znalazły się na niej takie, a nie inne tytuły? Dlaczego niektóre pozycje znalazły się tak wysoko lub tak nisko w rankingu? I, co powtarza się dość często, dlaczego na liście znalazła się najnowsza książka Marlona Jamesa, skoro na amerykańskim rynku jest dopiero od kilku tygodni i nie zdążyła jeszcze na dobre zagościć w świadomości ludzi? W każdym wypadku link do listy znajdziecie w opisie. Nie rozciągnę tego newsa na tyle długo, by pokazać wam wszystkie 50 tytułów razem z okładkami, więc musi zadowolić was lista top 10, którą widzicie na ekranie. Dodatkowo, jako że YouTube lubi interakcje od użytkowników, to pozwolę sobie zapytać, jakie, według was, są najważniejsze książki fantasy? I z jakiego powodu? Władcę Pierścieni wyłączmy z tego zestawienia, bo jest zbyt oczywisty. Chodzi mi tylko o najważniejsze książki. Pojawiają się informacje o próbach zaangażowania aktorki Florence Pugh do roli księżniczki Irulany w nadchodzącej kontynuacji Dune'y Denisa Villeneuve. Oczywiście, rozmowy są teraz na bardzo wczesnym etapie i wcale nie jest pewne, czy aktorkę faktycznie ujrzymy w filmie. Z jednej strony czeka ona na ostateczną wersję scenariusza, a z drugiej ma szansę zagrać główną rolę w filmie biograficznym o Madonnie, co mogłoby skomplikować harmonogram produkcji. Innymi postaciami, które należy jeszcze obsadzić, są Imperator Shaddam IV oraz Feyd Rauta, bratanek barona Harkonnena. Wydawnictwo Hengal udostępniło darmowy starter do gry fabularnej Warlock. Starter przybliża zasady rozgrywki oraz zawiera przygodę pod tytułem Bez narzędzi ani róż.
na stronie zbiórki na wydanie polskiej edycji gry fabularnej Ultraviolet Grasslands pojawiła się polskojęzyczna wersja językowa startera. Jak donosi serwis Deadline, Amazon jest w tej chwili w trakcie negocjacji dotyczących przeniesienia na ekran w formie serialu aktorskiego serii gier God of War. Jeżeli informacja się potwierdzi, a wszystko na to wskazuje, to będzie kolejną próbą przeniesienia growego IP na ekran. Przypominam, że różne telewizje i platformy pracują już nad ekranizacją Bioshocka, Fallouta, Halo czy Resident Evil. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Miło byłoby zobaczyć jakieś fajne, wysokobudżetowe i wierne ekranizacje. Jednak losy takich produkcji jak Wiedźmin, Koło Czasu czy Cowboy Bebop każą mi powstrzymywać ekscytację. I to powstrzymywać ją żelazną ręką. Zapowiedzi. Pojawił się teaser serialu o Obi-Wanie Kenobim. Teaser wygląda całkiem nieźle, choć nie rewelacyjnie. Serial zaś dostępny będzie na Disney Plus. W sieci pojawił się trailer do trzeciego sezonu The Boys. Jest pełen bezsensownej, nieskrępowanej i radosnej przemocy i brutalności. Dokładnie tego, czego w sumie można było się spodziewać. Widać też na nim Billiego Butchera ze świecącymi oczami, co każe mi spodziewać się sporych fabularnych zawirowań. Premiera pierwszego odcinka nastąpi już 3 czerwca, a kolejne 7 odcinków pojawiać się będzie co tydzień. W sieci pojawił się teaser nowego serialu w świecie Star Treka. Prequel, o którym mowa, nosi tytuł Star Trek Strange New Worlds i dostępny będzie na platformie Paramount Plus już od 5 maja. 23 marca do sprzedaży trafi książka Marcina Mortki pod tytułem Mroźny Szlak. Ma ona stanowić pierwszy tom cyklu Straceńcy Matsa Wurtena i zaliczać się do gatunku dark fantasy. Jeszcze w tym roku może się ukazać zbiorcze wydanie opowiadań Dana Simonsa ze zbiorów Prayers to Broken Stones, zawierającego 13 opowiadań, Love Death, zawierającego 5 opowiadań oraz Words Not Enough and Time, zawierającego 5 opowiadań. Razem byłyby to więc 23 opowiadania. Ich tytuły widzicie w tej chwili na ekranie. 12 kwietnia do sprzedaży trafi zbiór Heroldowie Waldemaru, autorstwa Mercedes Lucky. W skład zbioru wchodzi cała trylogia, to jest Strzały Królowej, Lot Strzały, Upadek Strzały. I to już wszystko, co przygotowałem dla Was w tym tygodniu. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia za tydzień. Paskud.